Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Yudi, witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry Pokémon Uranium. No, ostatnio zakończyliśmy w tym gymie, bardzo tajemniczym gymie zresztą, którym no w sumie do końca wciąż nie wiem, jak go przejść, czy nam się uda przejść, czy nie. No, wszystko to jest jeszcze wielką zagadką. No, fajnie byłoby, gdyby się udało, ale oczywiście ja nie wiem, czy po pierwsze moje Pokémony są dość silne. Nie trenowałem absolutnie nic pomiędzy tym materiałem a wcześniejszym. W ogóle zastanawiam się, Syphon, słuchaj, jaki ty masz przedmiot? Bo ja bym chciał, wiecie, żeby on trenował, no to jakby chciał trenować, to ty powinieneś mieć EXP Shaira. Tak jest. Pytanie, czy ty masz, nie switchować, tylko jaki masz przedmiot? Aha, bo ty masz do Mega Ewolucji, no tak. Co to jest? Jaki ty masz przedmiot? Czy wszyscy macie leftovers? Czy ktoś ma... bo ja już nie pamiętam, wiecie, czy ktoś ma tego... Oj, do ekspienia przedmiot Lucky'ego. Ktoś musi mieć. Ktoś ewidentnie ma. Ale który? Może cebuli dałem? Nie wiem. Nie, ty nie masz. W sumie to przecież mogę zmieniać inaczej. O, ty masz Lucky'ego. A, nie. Ty nie możesz trenować aż tyle. Co to jest ma... No zaraz po Syphonie, najniższy poziom, więc to niech on sobie trenuje. Taka mała zmiana. Tak, chcę dokonać zmiany, natomiast słodziak dostanie inny przedmiot. On dostanie właśnie leftovers. Niech on sobie tutaj leczy się podczas walk. A jak mówię, zobaczymy, jak to pójdzie. Pokémony jakoś się trzymają. No tak, taką mam rozkminę. Czy wygramy, czy nie wygramy? Przekonajmy się. Czy to zostało? Nie. Poczekajcie, wydaje mi się, że tu chodzi o to, że... A nie, bo to już przeszliśmy, dobra. Ale tego nie. Wydaje mi się, że to po prostu muszą być... Kurde, że to z jednej i z drugiej strony musi być to samo. To jest ciężkie w takim razie stworzyć coś takiego. Żeby to rzeczywiście jakoś w miarę sensownie wyglądało. Oczywiście, o, idzie tak sobie. Wiecie, jak ja to mogę o tak przechodzić niby i tak całe zakreślać. Nie wiem, czy o to chodzi. Nie mam pojęcia. Ale zobaczymy. Na przykład, żebym chciał, żeby tam były białe, więc musiałbym tutaj się pozbyć tego. Teraz idziemy tak. W sumie tu chcę białe. Tu białe. Nie wiem, nie mam pojęcia. Żeby to było tak mniej więcej porówno, żeby na przykład z jednej strony było białe, z drugiej czarne. Może o to chodzi, może właśnie na tym polega wyzwanie w tym gymie. Ja nie wiem, ale pobawimy się troszeczkę. Uważam, że jeżeli nie wiem czasami co robić, to może i jest głupio, bo takie on nie wie co robić, jak to przejść. No ale z drugiej strony może być to ciekawy sposób, jak to w końcu rozwiąże. Chcę, żeby tutaj były same białe, tylko jak to ma iść, żeby to było porówno? Czy ja mam tak po prostej, to nie mogę przejść z tym? No chyba nie. Tu bym chciał jeszcze kilka białych, ale to inaczej. Tu białe. No i dobra, teraz będziemy tak iść, żeby... No tu w sumie może być czarne, tylko że znowu... Widzicie jak to wygląda. Jak ja mam odblokować dalszą sobie... ścieżkę. A przecież ja to mogę w bardzo prosty sposób zrobić. Jej, ja tutaj kombinuję. Ale to powinienem po prostu wszystko tutaj zrobić czarne. Tak jest, na pewno o to chodzi. A tam będzie białe, więc okej, chyba wiem, jak to przejść. Dobra, poczekajcie. Tu na to mogę wchodzić bez problemów. To jest fajne w sumie, że mam taką możliwość. Kurde, przecież było czarne, po co ja tam staję? Nie wiem. Daj mi tu czarne, tu... Ja chcę jeszcze czarne? Czekajcie, myślę. Nie, tutaj muszą być czarne, tylko że to trzeba znowu... Fuck! A nie, dobra, okej, okay, wszystko dobrze. I teraz tak, tam trzeba się pozbyć czarnych. Tak więc tu będzie takie, tu takie. Tylko że tu znowu trzeba się bawić. No trzeba trochę, jak się chce przejść, to trzeba wymyślić sposób. No i chyba nam się odblokuje, a nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę się pozbyć. Wyszło porówno. Wyszło porówno, ale... Ale czemu?
Czemu nie mogę przejść w takim razie? No przecież wydaje się, że jest dobrze. Niech ta gra mnie nie stroluje dzisiaj na materiale, bo tam jest biały ninja, tu jest czarny ninja. Jak nie o to chodzi, to o co? O co tu może chodzić w ogóle? Jak mam to niby przejść w takim razie? Nie no, słuchajcie, ja nie wiem w ogóle jak to działa, że tyle pisze, że jest białych, a tyle jest... Może to wcale nie o to chodzi? Być może wcale nie. Jak głupi myślałem, że może o to. No może spróbujmy to jakoś wyrównać. Ale jak? Kurde, po co ja tam krok stawiam? Teraz jest wciąż więcej białych. Ale to jest bez sensu. Ej, serio, to jest bez sensu. Czy ktoś tego chce, czy nie? Dla mnie to jest bez sensu. Białych mam więcej. No fajnie. Zaczynam się zastanawiać. Chciałem to zrobić na ślepo, ale chyba trzeba będzie bawić się w jakąś ściągawkę. Było po równo, na pewno. Wcześniej było po równo, ale nie wiem dlaczego mi pokazuje, że jest więcej tych. Czekajcie chwilę. Ja, wiecie co, chciałem to zrobić porządnie, także samemu będę wymyślać, ale to chyba by zajęło bardzo długo. Cały czas nie do końca ogarniam to miejsce, więc sobie zrobię małą ściągawkę, więc czekajcie. Dobra, słuchajcie, ja już jestem z powrotem. Wyszło, że pokazują, że to ponoć nie tak ma być. Jak tak sobie patrzę, to ma być to prawie tak jak mam. Chodzi o to, że... znaczy prawie to jest, robi dużą różnicę, co nie? Tutaj nawet bardzo dużą. Dobra, ja sobie będę podpowiadać, wiem, że to taki mało uczciwy sposób, ale no cóż. Nie ma co chyba gdybać, wolę przejść jakoś tego gima. Ja mam tutaj po prostu robić zawsze znak chyba tego yin yang. Tak mi się wydaje. Pisze mi, że, znaczy pokazuje mi, że tutaj powinno być czarne pole. O, i tam jeszcze mamy dać białe pole jedno. I to ma być to białe pole i... Nie chcę nic mówić, a nie, dobra. Dobra, jeszcze coś zepsułem, sorry. Tu ma być jednak białe, bo mówię takie, coś nie pykło. Kurde, co ja robię? I niby, nie tutaj. Teraz nam się powinno odblokować, jak pójdziemy w dół. Ewidentnie powinno. Czy to jest związane z tym, że tutaj... Inaczej to przeszedłem. Wyjdziemy stąd, ludzie. Wyjdziemy stąd. Nie wiem. Nie rozumiem tego Tsukinami Village. Jak mam to przejść? No tu zrobiliśmy taki znak yin-yang. Aczkolwiek gra zrobiła go chyba inaczej. Nie wiem, czy to jest mój zachowany, czy jak. Jak to w ogóle nazwać? Dlaczego to nam się nie odblokowuje? Nie mam pojęcia. Szczerze, po prostu nie mam pojęcia. Panowie, przecież ja z wami walczyłem. Czy może dacie mi jakąś podpowiedź? Chyba macie mnie w dupie. Tak mi się wydaje. A może... Tu powinno być czarne pole, nie no, bo teraz to byłoby wszystko super. Jest właśnie tak, jak oni to niby przedstawiają. Więc czemu ja nie mogę przejść, jeżeli... Tak jest na ściągawce. Tak pokazali, że mam przejść ten... This fucking gym. Boom. Nie wiem, czy to jest przez to, że źle wykonałem, nie wiem, pierwsze, teraz mam według pierwszego wszystko robić. Patrzcie, przecież to jest, jak tak się spojrzy, od drugiej strony to jest idealny yin and yang, więc... zabijcie mnie, ale nie wiem. Zabijcie mnie, ale po prostu nie wiem, jak to przejść. Co oni ode mnie chcą? No to robi się śmieszne. Robimy jeszcze jedną pauzę, słuchajcie, bo ja już nie wiem, muszę sobie jakoś pomóc, bo robię niby tak, jak powinno być, a gra mówi mi, że jest źle. No bo co? Bo jest nierówno. No, mówcie sobie, co chcecie, ja nie wiem, co robić. Ja po prostu nie wiem, co robić. Chyba, że... Czekajcie, to może było źle, bo co? Bo tutaj niepotrzebnie było, ja już... Nie no, tam niby też jest tutaj białe, więc...
Serio, zrobiłem tak jak trzeba. Dobra, robimy chwilę przerwy, poczekajcie, ja muszę to jakoś ogarnąć. Okej, okay, już jestem. I nie wiem, nie wiem czy to cokolwiek mi dało. Szczerze, w ogóle to jeszcze jedną chcę zrobić opcję, zanim tamto sprawdzę. Jak to jednak miało być dalej, nie, no ale wcześniej robiłem tam dalej i to nic nie pomagało, więc... No właśnie, nic nam się nie odblokowuje. A ja teraz to w ogóle zepsułem, patrzę co się dzieje, no ale teraz się też nic nie odblokowuje. Spojrzałem sobie na jeden filmik, ja nie wiem czy to się jakoś restartuje, że każdy to ma zrobić inaczej. Nie mam pojęcia. No widzę jak teraz ktoś tutaj coś zrobił takiego śmiesznego, taki śmieszny sposób tutaj, żeby to przejść. Szczerze to czekajcie, tak sobie jeszcze muszę popatrzeć na to chwilę. Czy tam nie ma w ogóle innej mapki? Nie no, to jest ta sama mapka dosłownie, ale... Ale to jest śmieszne. To jest śmieszne, to, ten cały ten gym jest dla mnie śmieszny. Może jest jakiś sposób, a ja po prostu nie ogarniam. No zdarza się, co nie? Zdarza się, dobra. Chciałbym, żeby to zostało tak jak jest, więc z tej strony tak zostawimy. Kurde, jak oni w ogóle to robili? To jest tak bez sensu, takie chore. Nie no, ten gym jest chory. Przejście go to jakaś... Nie wiem, albo to ja robię, nie wiem, nie wpadłem na banalny pomysł przejścia tego miejsca. Może jest, zaraz w ogóle chcę tylko zobaczyć jak skopiuję dosłownie tak jak to ktoś stworzył, czy to czymś pomoże. Może właśnie powinienem skorzystać z czyjegoś pomysłu i to zadziała. Tu mam zrobić, żeby wszystkie były ciemne pola, więc tak też robimy w takim razie. Ok, jakbym sobie to potem zostawił tam. Chodzi mi o to, że tu i tak muszę mieć, tu muszę mieć, tu muszę mieć i tutaj mają być czarne pola, okej. Okay. Znaczy tak nie do końca, okej, okay, bo tu już nie. Dobra, na razie wygląda wszystko chyba tak jak powinno, przynajmniej przez chwilę. Tutaj, o, nam się już odblokowało. Czekajcie, czy ja rzeczywiście... Tu nie chodzi o tworzenie jednego danego wzorka. Myślałem, że tu chodzi o stworzenie wzoru jakiegoś. Ej, słuchaj, ty gościu, weź mi ty wytłumacz coś jeszcze. The building, tak. Ale nie o to mi chodzi, że są książę i księżniczka. Tylko you will have to solve a puzzle. Are about balance. Tak, wszystko odnośnie balansu, ale... ja myślałem, że to ma wyglądać identycznie, serio, no ale... To nie ma wyglądać identycznie, ja nie wiem jak to ma wyglądać. Fuck this game, o Boże, już większych pól się nie dało zrobić, co? Chyba nie, panowie. Po prostu przejście tego... Ja już sobie zazdroszczę, ja już jestem ciekaw jak mi to pójdzie. Nie mówiąc o tym, że przeciwnicy mają naprawdę Pokémony na olbrzymich poziomach. Więc co to jest, no nie wiem jak ty sobie poradzisz. Nie pamiętam już nawet jaki ten Pokémon miał typy. Ty nie jesteś Pokémonem wodnym? Ja już nie pamiętam, sorry, od ostatniego materiału minęło trochę jak nagrywałem. I widzicie, że to nie służy mi. W żadnym razie. Dobra, weź coś zrób. Na razie to nie idzie, zaraz on jest, on był ognistym może Pokémonem. Ale wiecie, ta woda mnie zmieniła, bo on był pod wodą. Tak, on był pod wodą. Ognisty i co? Co, że... Przywal z surfa, Dragon Rush. Aha, bo on był chyba smoczy ogień, no nie wiem, no tak na razie typy mi przedstawiają. Wtedy mógłby rzeczywiście mniej oberwać. I dlatego od tego wodnego ruchu obrywa normalnie, a nie niezbyt efektywnie. Bo może mieć rzeczywiście typ ognisty. Okej, okay, Lavent, ja nie wiem jakie wy tutaj macie Pokémony. Szczerze, nie wiem czy mnie to już interesuje, chcę was po prostu szybko pokonać i sprawnie najlepiej. Dobra, kto kolejny? Antarki, który to był? Aha, to byłeś ty. Shadow Ball, duch ogień oczywiście. Mam nadzieję, że serw wytrzyma i da radę i załatwi Antarka. No to Antarka chyba, tak się powinno wymawiać. Słuchaj mój drogi Pokémonie, jak nie dasz rady, to nie dasz rady, nawet jak chcę żebyś padł. No jeszcze oberwiesz super efektywnie, dobrze cię nie leczyłem, pewnie i tak byś padł. Bardziej mi zależy na tym, że na pewno są Pokémon o niższym poziomie. No ja wiem, że Lavaptor nie ma jakiegoś wysokiego, ale Zabula nie wiem czy jest dość szybka, żeby wyprzedzić go.
Siphon, słuchaj, może ty jesteś szybki, może ty dostaniesz sam expa. Wbij go sobie, samemu. Samemu to tak, wiecie, fajnie. Duchy nie są odporne na ciosy latające, więc mam nadzieję, że padniesz. Are you kidding me? Dobra, liczymy, że nie trafi. Oczywiście trafił. Dobra, Siphon, ciebie to trzeba podtrenować, bo źle się z tobą dzieje. Bardzo źle. Ja tu jeszcze zacznę, wiecie, przegrywać takie sobie walki, a to już nie będzie śmieszne. Dobra, Lavaptor, słuchaj, będzie oczywiście mega ewolucja. Walni z miotacza ognia, który będzie niezbyt efektywny, ale i tak załatwi. No chyba, że ma... absorbuje ogień, co wątpię. Oby. Ja nie absorbuję jakimś cudem ognia. Dobra, nie ma już takiej magicznej ability. Dobrze, nie znam tych Pokémonów, nie wiem, jakie one mogą mieć ability. Krilli, o Jezu, no. Wiem, że to jest ciężki dla mnie może być przeciwnik, ale skoro już mamy mega ewolucję, może Earthquake wystarczy. Wystarczył, dobrze. Na szczęście wystarczył. Będzie 54 poziom, ładnie jest. Specjalny atak, wow, ten mój Pokémon naprawdę on lepszy, ma bardzo zdecydowanie ten specjalny atak niż zwykły. Ja może będę biegał po prostu w kółko, wiecie, aż te puzzle się nie odsłonią, bo... Bo tak, stworzyłem piękny, po prostu pięknie mi to wyszło, to Yinki Yang na tym jednym z wcześniejszych pól. A mimo wszystko gra powiedziała, mamy to w dupie, wiesz co, to, że się starałeś i stworzyłeś piękny symbol, to wcale nie znaczy, że jest, wyrównało się coś. Ja nie wiem, ludzie, nie wiem. I have no idea. Czy to chodzi o to, że z wszystkich pól mają się wyrównać? Ja już nie wiem. No po prostu będziemy próbować. Black 27, tamtych 57. I tak muszę powalczyć na początku z wami wszystkimi. Tego chcę. Chcę toczyć jak najwięcej walk, bo z liderem i z liderką może być ciężko. Glesion. A ja na pierwszym miejscu mam, co to jest, a więc średni wybór wystawiać roślinnego, no ale może zdobędziesz w końcu. Może przeżyjesz cudem i dostaniesz expa. Nie chcę zmieniać. Jak coś, to kto inny dostanie expa. No, kto inny dostanie expa. Biedny, co to jest. Nie tak powinieneś skończyć. Not like this. Dobra, cebula, słuchajcie, to jest też wiadomo, roślinny Pokémon niezbyt dobrze, no ale mam nadzieję, że będę szybszy i walnę z potężnego Drain Puncha. No i pokonam Glesiona, który oberwie oczywiście od tego super efektywnie. Dziękuję, cebula, bardzo ładnie. Starasz się, ja to doceniam. Dobra, 1000 expa, mało, no bo się dzielimy. Titanic, no to znowu lodowym. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Dawaj Drain Puncha, może wystarczy, może jakiś kryt. Oby tylko Blizzarda nie użył, przeżyje na pewno, ale... Ale nie trafia, uff, na to liczyłem. Dobrze, widzisz, masz easy expa. Titanic leży. Dobrze. No, ten Pokémon... No cebula nie jest słabym Pokémonem na pewno, ale bardzo wolno wbija tego expa, nawet kiedy, wiecie, nie dzielił się expem, to jakoś tak mało mi się wydaje, Glavinok. Dobra, może Giga Drain. Ale Drain Punch jest chyba silniejszy od Giga Draina, zresztą ty masz lepszy fizyczny atak aniżeli specjalny, więc wal z tego ruchu. I tak się leczysz. Ice Beam. Przeżyje, nie przeżyje. Zdarza się. Chciałbym dać Siphona, ale chyba mu odpuścimy, damy Lavaptora, żeby on po prostu zakończył. Nie wiem, w sumie, czy ten koleś ma jeszcze jakiegoś Pokémona, no zaraz się przekonamy. Dawaj go z Brick Breaka, Arachillesie mój ty. Przekonajmy się, ale ta forma wygląda epicko, każdy musi to przyznać. Bardzo, bardzo ładnie wyglądająca forma Lavaptora. Ta mega ewolucja, w sumie na razie wszystkie mega ewolucje, które widziałem, wyglądają naprawdę świetnie. No i niestety to już są wszystkie twoje Pokémony. No cóż, zdarza się. Idziemy leczyć, bo tu z walkami nie ma przelewek. Tutaj można łatwo przegrać, a ja nie chcę. No, Tsukinami Village to jest bardzo ładne miejsce, ale już czuję, że przez tą salę będę bardzo źle je wspominał. No, przejście tego miejsca... Ja myślałem, że naprawdę chodzi o tworzenie fajnych wzorków, tak jak mi wyszło. No bo wzorek, przyznacie sami, że wyszedł mi perfekto, naprawdę ładnie. Ale gra powiedziała... Nie o to chodzi. Nie chodzi o stworzenie takiego kółka, jak mamy tutaj na podłodze. White. No. Bym chciał... Aha, dobra, bo ja chcę więcej białych, a nie czarnych.
Ale co mi to daje? Co mi to daje? Niech mi to ktoś powie. To mało co daje. Dobra, powalczymy sobie jeszcze z tobą. Mam nadzieję, że już dalej to już będzie walka z liderem, liderką tej sali, że już nie będzie zabawy. Aromatize. No to Pokémon. No myślę. Thunderbolt, no co to jest? Może wygrasz w końcu jakąś walkę. Twój poziom zaczyna mnie troszeczkę przerażać, bo jest mały. A Defense Carl, no lepszego ruchu chyba ten Pokémon nie mógł mieć. Nie no, żartuję, wiecie, więc no, na tym poziomie to raczej bym spodziewał się lepszego ruchu niż cios, którego posiada Pokémon na poziomie, nie wiem, może nawet trzecim posiadać. No cóż, trochę mi tam obrażeń zadałeś, ale w końcu co to jest, dostał swojego ekspanu. Niech Siphon przede wszystkim ćwiczy. To dla o niego chodzi. Miasmedic. Miasmedic, czyli oczywiście ewolucja. Dobra, no pewnie przegrasz z Miasmedikiem, to już jest trochę inna liga. Aczkolwiek, ej, obrywa bardzo podobnie. Mu się chyba nie zwiększyło za bardzo specjalna obrona. Raczej pozostaje taka sama. No ale Psychic mnie załatwi, wiadoma sprawa. Ale może to jest właśnie moment, żeby dać Siphona, żeby on w końcu sam wbił trochę expa. Jak on będzie trzymał XP Shaira i będę walczył po prostu z jakimiś tam potem typowymi trenerami, a nie w sali, to ja myślę, że naprawdę szybko go wyexpimy, szybko wyrównę poziom reszty moich Pokémonów. Na razie trzeba po prostu trzymać kciuki. Miss Magius, no to myślę, że dobry byłby właśnie nasz Yuoman, czyli owieczka. Dobra, dawaj. Czy on ma jeszcze kogoś oprócz Miss Magiusa? Nie, to jest jego ostatni Pokémon, więc proszę. Mega ewolucję i Fall Play oczywiście. Tak jest, Barietę, co on tam do mnie, Glare? O ty. Dobra, weź go, może to go załatwi. Może Miss Magius nie da rady obronić się przed tak potężnym ruchem, dokładnie, nie dał rady. Fajnie jest. Jest dobrze. 1500 expa, Siphon reszty i w końcu wbija 403 poziom. Mirror Code, ej, ty się uczysz Mirror Code? No, no nie żeby coś, ale to wcale nie jest głupi ruch. Ja z tego Mirror Shota mało co używam, nie chcę tego nawet ruchu. Po prostu damy ten ruch. Niech ma Mirror Code, no, no fajnie. Fajnie, no nie powiem, że nie. Dobra, no chciałbym więcej białych. Jak mówię, nie wiem do końca, jak to ładnie się zgrać, żeby to ładnie wyglądało. Czy tu chodzi po prostu o wyrównanie tego? Przecież ja tu... Tylko, że jak wyrównywałem w innym miejscu, to tak to nie działało. Ej, a czemu teraz się przestawiło to na ten styl? Przecież tak wcześniej zrobiłem. Ale to nie jest chyba sposób przejścia, tylko tak się po prostu blokowuje, taki widok. Ja już nie wiem. Tak, tu jest walka z liderem i... Nie! 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 Nie chciałem walczyć! Ja tutaj tylko przyszedłem tak sobie stanąć. Chciałem zobaczyć, gdzie jesteście. Nie chcę z wami walczyć. No, fuck you, game. Naprawdę. Dajcie mi stąd odejść. Tak, jesteście liderami swoich klanów. Dzięki wam się one zjednoczyły. O Boże, przepraszam. Nie chciałem wejść do waszej sali tronowej. Chcę stąd wyjść. Wow, mogę. O, i patrzcie, tu się przestawiło znowu na taki sposób. Czyli to po prostu się tak przestawia. Ja się chciałem wzorować, myśląc, że tu potrzeba jakichś tam układania zwanych rzeczy i straciłem na to niepotrzebnie czas. Ale... To był błąd. Czy to będzie podwójna walka? Pewnie... Tak. Albo może pojedynczo będę z każdym z liderów walczyć. To byłoby dla mnie lepsze, bo podwójna walka z dwoma liderami bez pomocy tym razem Tio, to tak... Troszeczkę słabo. Trochę słabo, naprawdę. Dlaczego tu się nic fajnego nie ułożył? To nawet brzydko wygląda przecież. Też niby wygląda jak... Nie będę tego komentował, ok? Nie będę tego komentował, koniec. Słuchajcie, to może najpierw będę szowinistyczny i zawalczę najpierw z kobietą, żeby ją załatwić, a dopiero potem sobie faceta załatwię. To jest w ogóle sala, która odzwierciedla on jest nocą, ona dniem. Czyli jakie będzie miała Pokémony? Sunflore? To chyba nie ma Sunflory. Tak, ja chyba walczę pojedynczo z każdym. Więc to nie jest złe. Yudi versus Hinata. Pani Dragon tego, Naruto wiedzą o co chodzi. Flareon. Co to jest? To nie jest najlepsza walka dla ciebie, zdecydowanie. Ale jeżeli to będą tego typu Pokémony, to ty się musisz poświęcić. Po prostu przywal mu mocno.
dostaniesz z ognistego ruchu. Ojej, nie chcę na to patrzeć. Mój Pokémon spłonie w piekle za to. Aj, mocny ruch, ale on jeszcze dostaje z recoila. Fajnie. Nie ma co. Oczywiście najlepszym wyborem może Levaktora dajmy. On ma mega ewolucję z Earthquake'iem. Wiem, że specjalny atak jest jego lepszą stroną, ale wiecie. Mega ewolucja Earthquake. Mam nadzieję, że nie użyję żadnego przedmiotu leczącego i Flareon padnie od tak. A nie, Max Potion, oczywiście. Tak się będziemy bawić, co? No dobra, zatwierdź mi jednego Pokemona. Mam jeszcze cebulę, który też oberwiałem mocno. Zgaduję, że ten koleś będzie miał jakieś Pokemony typu ciemność, skoro noc, to co innego. Quatlik. Dobra, no nie zmieniamy, bo nie chcę, żeby mi przepadła mega ewolucja. Nie powiem, że się ciebie nie boję, ty smoczol. Smok roślinny. Po prostu uderzymy z miatacza ognia. No znowu nasty plot. Słabo to widzę, ale on jest w ogóle mega szybki. Jak wyprzedza Levaktora, to musi być mega szybki, ale zapomniałem, że jest przecież działa Sunny Day. Sunny Day sprawia, że przecież ogniste ruchy są zdecydowanie mocniejsze. Więc jakby się tak kryt trafił chociaż. No kurde, mało brakuje. Dobra, ona się wysypie przynajmniej z Max Potion, już ich nie użyje na pewno. Więc jest chociaż tyle dobrego. Ale może padłbyś w końcu? Poparzony! Yes! Padniesz tak czy siak. Ona już nie ma przedmiotu leczących, nie ma opcji. Solar Beam! Oberwiemy od razu. Może załatwić. I załatwia. Ale pieprzyć to. On padnie. Doskonale, padł. Całego expa dostanie Siphon. Dobrze, że ma XP Shira, bo X by przepadł. Słodziak, wchodzisz ty. Wodny Pokémon zdecydowanie potrzebny. Potrzebny tutaj. Are you kidding me? Teraz wysyłasz Gelina? No mam Shockwave'a co prawda, mam Ice Beam'a, ale Shockwave będzie lepszy. No ale może mnie walnąć... Mnie walnąć zawsze z elektrycznego ruchu. To oberwie normalnie, mamy trujący podtyp, abyśmy przeżyli. 3 HP! No bez jaj. Jak my go nie załatwimy na hita... Uff! Fart i jeszcze raz fart. Nieźle. Na farcie udało się, Wimisk. Dobra, my może cię zmienimy. Damy cebulę, jeżeli on przegra pewnie to damy. Ale zaraz, przecież ten Wimisk to jest roślinny Pokémon. Ma jaki jeszcze typ? Jaki miał jeszcze typ? Nie pamiętam jaki on miał typ, nie pamiętam. Ewidentnie nie pamiętam, dobra, walnij go z Drain Puncha. Mega ewolucja tego Pokémona? To jest Fery, na stówę. A jak Fery, to mam przesrane. Bo już jesteś martwy. Cebula obrywa 4 razy super efektywnie od tego typu ruchów. 60 poziom mega ewolucji. No, tego nie spodziewałem się ani przez chwilę. Jak on mnie walnie z jakiegoś roślinnego ruchu, to pewnie i tak padnę. Nie no, no szczerze nie spodziewałem się aż tak trudnej walki. Sorry, Siphon, wiem, że mógłbyś walnąć super efektywnie, ale ty nawet nie dasz rady mu zrobić krzywdy. Fajnie, że nie trafił cię z Hurricane'a. No fajnie, no cieszę się, ale może... Wow! Uśpiłem! Ej! On chyba ma typ Fery, szczerze, jak patrzę na niego, myślę sobie, ej, on ma typ Fery, on musi mieć typ Fery, zdecydowanie. Słodziak, słuchaj, wchodzisz, proszę, niech ten Pokémon śpi długo i szczęśliwie. Czy długo i smutno, bo będzie umierał zaraz, oby. Nie wiem, czy się uda. Walka z przeciwniczką, która ma na 60 poziomie. Ale walniemy super efektywnie. Jakby miała typ Fery, to w ogóle 4 razy super efektywnie, bo Fery też obrywa. No zobaczymy. Tak, ten Pokémon musi mieć typ Fery. Musi mieć. Inaczej by tak szybko nie padł od Shockwave'a. A Fery też obrywają super efektywnie od trucizny. Roślina obrywa tak. Wow. Night follow a day. Mhm. Muszę... Ale ja nie chcę od razu walczyć! Chyba nie będę od razu walczyć. Nie robicie... Powiedzcie mi, że mam uzdrowione Pokémony. Nie mam. No fajnie, że mam owieczkę. To jest Pokémon, który może sobie dać radę, jeżeli będą same Pokémony typu ciemność. Przede wszystkim walnimy z Brick Break, a on po Brick Breaku się... Po prostu złoży się Umbreon. Jest mocny, ale musi się złożyć.
Dziękuję. Obrona z jego i tak jest gorsza niż specjalna obrona, a... Wow. Luchabra. Bo nie zmieniamy, mamy mega ewolucję, nie chcę jej zmarnować. On nie miał trującego typu. Ciemność, trucizna, walka, trucizna. Nawet nie wiem, jaki masz typ do końca tej Chupacabro. Ale on ma chyba truciznę, więc Brick Break nie jest super ciosem. Walnijmy z tego full playa. Mach punch. Będzie bolało. Poison touch. Dotknął mnie i zatruł. To też jest niezbyt efektywne. No super, fajnie. Nie żeby coś, ale bardzo się cieszę. Może ja cię po prostu będę ze strengtha bił. On może mieć walczące, dlatego foreplay mało działa. Tak, on ma walczące ciemność. Znaczy walczące trucizna. Walni ze strengtha. To zadziała normalnie, ale powinno być mocne. No nawet jest. Mam, mogę sobie użyć... Aj! Jezus Maria, close combat! Are you kidding me? Że już nie mam Pokemonów, które tu mogą coś poczynić, zrobić. No, Syphon i słoniak. Jak coś, to będę chyba revivował. Bo ja chciałbym to wygrać. Nie przynieś serw. Aha, tak się bawimy, tak się bawimy, tak się bawimy. Super. Fajna zabawa, Chupacabra. Ale dwie walki pod rząd. Tak nie powinno być. Tak być nie powinno. Dobra, dawaj surfuj, mój przyjacielu. On pewnie jeszcze będzie się max potionował, bo czemu nie? Tak jak tamta użyła chyba z czterech. Ja będę miał prawo się revivować, skoro wy tutaj takie chamstwo. Ale słodziak jest mi potrzebny. No wiem, że pewnie będzie miał ciemność, która jeszcze owieczka się przyda, no ale... Rain Punch, no to jest niezbyt efektywne, ale zawsze mi trochę życia ukradnie. Trochę życia kradnie i kradnie, niestety. Dobra. Uderz sobie, uderz, ja też cię uderzę. Sporo zabrałem. Chociaż tyle. Ale tu pewnie będzie Max Potion! Oh yeah! Tego chciałem, tego potrzebowałem, dziękuję, no naprawdę. Fajnie. Fajnie. Tak to się bawić, jak się bawić, to się bawić. Teraz to mi dużo wziąłem. Nigdy jeszcze tyle nie wziąłem, dobra. Na całe szczęście on mnie nie może zatruć, close combat. Dobra, teraz to będziesz miał jeszcze obniżoną bardziej obronę. Bo to obniża zwykłą obronę i specjalną, więc musi paść. Dawaj go z surfa. Dawaj go z surfa, słodziak, tu trzeba to wygrać. Ale on ma wciąż dwa Pokemony chyba. Więc nie jest za specjalnie dobrze. No kto kolejny? Vilukard. Który to był? Dobra, damy Syphona. Ale to jest niesprawiedliwe, walczyć dwie walki, gdzie mają po cztery Pokemony. Ja wiem, że to jest trudne, ale no to czemu mnie to spotyka? O Boże, to on! Nienawidzę Vilukarda, nie lubię tego Pokemona. Dobra, weź Hyper Potion na słodziaka. Niech on się podleczy, jakby przeżył, to jeszcze zrevivuje. Giga Drain! Akurat chyba najgłupszy ruch, jaki mogłeś zastosować. Hello, ale okej. Okay. Okej, okay. Tak sobie myślę. Czy na pewno jego zrevivować? Ja mam w ogóle max revive'a? Nie mam. Kogo zrevivujemy? Może Lavaptor jest szybki, mocny? Dajmy Lavaptora, może on się bardziej przyda. No, we will see. Drain life. No to już chyba po nas. No, do przewidzenia. Dobra, słuchaj, 58 poziom. Jak ja to przegram, znaczy, że muszę w końcu znaleźć czas i podtrenować więcej. Ciągle zapominam o typach tego Pokemona, ale on nie ma latającego. Po prostu walnijmy z surfa, Drain Life, no. Jaki to jest w ogóle cios? Jakiego typu to jest cios? Że on tyle HP kradnie. Gdzie tu sprawiedliwość? Wow, kryt, ale dlaczego tego kryt go nie zdjął? To jedyne, co mogłoby mnie uratować. On się zaraz tak podleczy tym Drain Life'em. No patrzcie. Może... Jak on ma jeszcze max połuszony, to aż leżę. Ja leżę po prostu wtedy. Leżę i błagam, i płaczę, i myślę, co by tu zrobić. Nie wiem, czy na ciebie dobry byłby Erfko i po prostu... Ty nie masz żadnych ziemnych ciosów, no Lavaptor ma.
Drain Life, no. Może mu się skończyły ruchy. Może ten Pokémon, ja już nie wiem, ja zawsze zapomnę, jaki on ma typ. Sprawdzałem kiedyś, zapomniałem. Anime Surf Quake, ale chyba wydaje mi się, że ziemne ruchy są na niego super efektywne. On ma i tak jeszcze jednego Pokémona, który jest pewnie znowu z jakąś mega ewolucją. I w ogóle, i w szczególe. Na ciebie trzeba od razu wystawiać jakiegoś Lavaptorka, ale w tej walce go nie miałem, bo padł wcześniej. Arbok! Ale Arbok ma mega ewolucję. Obniża mi atak skubaniec. On ma na pewno też Earthquake. Ja tę walkę przegrałem już, ja to wiem. Zobacz. Co to jest? Co on mi znowu obniża przy mega ewolucji? Speeda? Musiałby się trafić kryt morderca. Gdyby mi nie obniżył... Nie, no musiało mi to zabrać. Oh fuck. Nie wiem, ludzie, czy ja będę musiał walczyć znowu z nią i z nim równocześnie, czy już tylko została mi walka z nim, nie mam pojęcia. Gdybym miał podleczone Pokémony, wygrałbym to, ewidentnie wygrałbym to. No ale sorry, nie dali mi czasu podleczyć Pokémonów, co było bardzo chamskie z ich strony. Zdarza się, zdarza. Słuchajcie, w kolejnym materiale na pewno już zdobędziemy to odznakę, ale to tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrzymaliście do tego momentu materiału. Szkoda, że tym razem nie było happy endu, tak jak w poprzedniej walce z przedostatnim liderem, ale już w kolejnym materiale zemścimy się. Oj, zemścimy. W każdym razie, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, zostawcie suba. A to tyle na dziś, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!